Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Kontynuujemy serię poświęconą fizyce liczb-bady, constrainom i w tym momencie jest czas, żeby opowiedzieć troszeczkę o constrainie typu point. Zatem usunę napisy, które mam dodane do sceny, włączę sobie za pomocą klawisza T panel z narzędziami, przełączę się do zakładki z fizyką, no i teraz dodam sobie na początek tradycyjny klocek i na przykład tradycyjną kulkę, którą pozostawię w środku układów współrzędnych. W poprzednim tutorialu, jeżeli spojrzycie na niego, to znajdziecie informację o constrainie, który nazywa się fixed. I ten constrain oczywiście jest całkiem fajny, bardzo fajnie działa, a jego głównym działaniem jest wiązanie ze sobą dwóch obiektów w formie takiej bryły sztywnej. Ten constrain usztywniałby obiekty połączone ze sobą za jego pomocą. Natomiast pewnym jego przeciwieństwem albo takim uzupełnieniem jest constrain, który nazywa się, uwaga, point. Jeżeli włączę tutaj sobie ten constraint, to już mam w Blenderze wybrany, normalnie byłby fixed, ale teraz mówimy o tym, który nazywa się point. Powiększę trochę, aby to było dobrze widać. No i dobrze byłoby jeszcze powiedzieć, w którym miejscu taki constrain się dodaje. Jeżeli wybiorę sobie typ tego constraina point, to mogę wybrać sobie również lokalizację, a więc on się teraz będzie pojawiał na obiekcie aktywnym, a domyślnie wybrana jest opcja center, więc pojawiać się będzie w centrum, czyli tu w tym miejscu pomiędzy obiektami równiutko. Jeżeli wybiorę sobie Active, to w tym momencie constraint pojawi się w obiekcie, który jest aktywny, a w tym momencie aktywna jest kulka, ponieważ jeżeli zobaczymy w podglądzie siatki, ona jest jaśniejsza niż ten klocek. Jeżeli kliknę klocek, to on będzie aktywny i constraint wtedy pojawi się w miejscu, gdzie ten klocek jest. No ale teraz już chyba dodałem kolejny raz, więc na razie lepiej tego wszystkiego nie ruszać. Natomiast ostatnia opcja to jest Connection Pattern i mamy tutaj łańcuch według odległości, ewentualnie zaznaczony do aktywnego. O tym być może powiem parę słów później. Więc teraz tak, jeszcze raz sprawdźmy, jak to działa. Chciałem, aby ten constraint dodał się w miejscu, gdzie jest klocek, ponieważ chcę pokazać pewien fajny fizyczny eksperyment związany z wahadłem. A więc na razie usuńmy te dwa obiekty, usuńmy emptego i jeszcze raz dodam sobie zwykłego cuba. Tego cuba umieszczę na wysokości takiej jak tutaj, dodam go jako obiekt pasywny, statyczny i następnie dodam kulkę. Ta kulka będzie tutaj, dodam jako aktywną tę kulkę i teraz połączę te oba obiekty constrainem, ale najpierw zaznacza kulkę, a dopiero później ten klocek. Dzięki temu ten klocek będzie aktywny w zaznaczeniu tych dwóch obiektów i teraz jak wcisnę connect, to widzę, że natychmiast w tym miejscu pojawił mi się dodatkowo jeszcze obiekt empty i to jest punkt zaczepienia kulki w tym momencie. A sam constraint jako taki działa w ten sposób, że po prostu wiąże te dwa obiekty w stałej odległości od siebie. Natomiast one mogą względem siebie się przemieszczać. Jeżeli taką kulkę przesunę na przykład trochę i uruchomię symulację, to ta kulka będzie wisiała spokojnie na tym constrainie i będzie się wahać tak jak wahadło. Więc mamy zwykłe wahadło, które w zasadzie może się dość długo bujać, ale po klatce 250 kończy się bujanie, ponieważ mam tylko 250 klatek mojej symulacji tutaj. Więc może to zmienię w cache'u, wpiszę sobie tutaj 3000, aby poobserwować troszeczkę dłużej, jak to wszystko ładnie działa. No i to jeszcze raz uruchamiam, no i widzę, że kulka sobie spokojnie wisząc wykonuje takie fajne wahadłowe ruchy. No dobra, wykorzystując teraz mechanizm takiego constrainu, możemy zbudować bardzo fajną symulację, która będzie dosyć szalona, jak się okaże. Na początku może tą kulkę ustawię w miejscu oryginalnym, tak aby sobie spokojnie wisiała i na panelu Tools, tam gdzie jest zwykłe narzędzie typu Tool, zaznaczę, żeby miała cieniowanie ustawione na gładkie. Dzięki temu nie będę widział jej pojedynczych ścianek. Teraz jak mam gładkie cieniowanie, mogę taką kulkę elegancko wyświetlić, korzystając z opcji viewportu, którą mam w panelu Shading tutaj, która nazywa się matcap. Matcap to jest po prostu inny sposób cieniowania obiektu, przydatny przy rzeźbieniu na przykład. Wspominałem o tym kiedyś. Jeżeli rozwinę to menu matcapów, mogę wybrać sobie inne układy i mogę na przykład wybrać taki ładny wygląd mojej kulki. Przy okazji ten cube również jest cieniowany w ten sam sposób. W starszych wersjach Blendera można było tylko jeden obiekt mieć w ten sposób cieniowany, teraz mam wszystkie. Nie przeszkadza mi to, w związku z tym na tym poprzestanę. Teraz tak, te oba obiekty oraz wiążący je constrain skopiuję po prostu i ustawię obok, w osi X, ale nie dokładnie obok, ale z niewielkim odstępem, takim maciupeńkim. No, może powinienem powiedzieć, dlaczego taki odstęp robię, więc może na początku ten odstęp usunę i po prostu skopiuję ten obiekt kilka razy, tak aby był ustawiony jeden za drugim. W ten sposób utworzę taki łańcuch kulek. No i zapewne się domyślacie, jeżeli ktoś widział kiedyś na pracowni fizycznej podobne urządzenie, można w ten sposób stworzyć symulację takich
odbijających się od siebie piłeczek. Niestety w blenderze niektóre rzeczy działają inaczej niż w rzeczywistości. A więc jeżeli taką kulkę wychylę z położenia równowagi, a następnie uruchomię symulację, to ta kulka opadnie i popchnie, ale wszystkie kulki. To zdarzenie będzie się wydawało takie niezbyt sprężyste. Niestety za wesoła tutaj z tym nie jest. A więc w tym momencie muszę coś z taką kulką zrobić. I o tym już wiemy, ponieważ mówiłem, że można te obiekty w silniku fizyki skonfigurować tak, aby na przykład były o wiele bardziej sprężyste. A więc usuńmy może niepotrzebne elementy. Za chwilkę będę mógł je dodać ponownie, ale na początku chciałbym porządnie skonfigurować taką kulkę. I chodzi właśnie o nią. A więc w kulce należy zdjąć tarcie, aby nie miała żadnego, a bounciness należy podbić do 1. Będzie to powodowało, że kulka będzie się bardzo chętnie i sprężyście odbijać od swoich, powiedzmy sobie, kolegów wiszących tu i ówdzie. Dodatkowo kulce zamiast obiektu z kolizją convex hull ustawię sobie coś takiego jak sphere. To przyspieszy trochę obliczenia i uprości cały ten skomplikowany dosyć system. Więc teraz wystarczy tylko, że skopiuję te obiekty obok siebie, Shift R, żeby powtórzyć to kopiowanie. Bardzo szybko mam już wszystko ładnie zrobione. Teraz taką kulkę lekko wychylę z położenia równowagi. No i możemy rozpocząć symulację. A więc bam, uderzam i jak widać, niestety to nie działa tak, jakbym chciał, żeby działało. A więc nie jest to fizyczne odbicie i widać, że kulki zaczynają teraz robić jakieś swoje własne kombinacje, które można zaobserwować w takim wahadełku fizycznym dopiero po pewnym czasie. Natomiast tak naprawdę powinna się odbić tylko ta ostatnia kulka, a nie wszystkie. No teraz te zdarzenia tutaj zachodzą coraz gwałtowniej, aż w końcu cały system dostanie świra i po prostu zwariuje. Już widać teraz, że kulki latają sobie tam, gdzie chcą. Jest ogólna samowola i degrengolada. Także może przerwę i spróbujmy to poprawić. Wystarczy, że zrobię taką prostą rzecz, jak odsunę troszeczkę te kulki od siebie po to, aby one miały czas na reakcję i pewną przestrzeń między sobą. A więc wystarczy, że te odsunę dosłownie o 1/10 jednostki w prawo, a później zrobię to samo z tymi, które są jeszcze bardziej z prawej. To spowoduje, że między tymi obiektami powstaną takie małe odstępy. Tu muszę zrobić to oś X i z kontrolem delikatnie odsunąć, tak aby tu się pojawił odstęp. Jedna klatka odstępu. Dodatkowo jeszcze zróbmy to tutaj dla tych obiektów. To nie zajmie dużo czasu. I jeszcze dla tych dwóch, czy też raczej dla tych czterech. No tutaj muszę jeszcze raz pociągnąć. Dobrze, i teraz ostatnia kulka odsuwam. No i teraz zobaczymy, że tego typu drobna zmiana spowoduje całkowicie inne zachowanie tego systemu. Kulki, mając czas na reakcję, zachowają się tak, jak mógłbym tego oczekiwać z normalnego systemu fizycznego, a więc puszczam. No i proszę zobaczyć, odskoczyła ta ostatnia. Oczywiście widać, że idzie fala uderzeniowa poprzez te kulki, tak jak fala sprężysta w powietrzu na przykład, która jest falą dźwiękową. No ale że one będą bardzo bliżutko siebie, miejmy nadzieję, że będą również mogły się odbijać jak trzeba. Widać też, że te zdarzenia są nadsprężyste, dlatego że bounciness równy 1 dla kulki dowolnej to jest zdecydowanie za dużo. Tak naprawdę ta wartość powinna wynosić może 0,9, może coś takiego byłoby bardziej odpowiednie. Jak widać teraz, ten constraint utrzymuje cały czas tę samą odległość, no i tutaj się system popsuł. I zaczyna teraz się szaleństwo oraz swobodne odbijanie tych kulek w różnych losowych akcjach. Tak więc tego typu constraint jak point, ten który tutaj mamy, to jest constraint, który w takim podsumowaniu, jak mógłbym powiedzieć, zachowuje się tak jak wahadło. I to jest wahadło sztywne. Kulka zachowuje stałą, wyznaczoną odległość od obiektu. Można się jeszcze zastanawiać, co by było, gdybym na przykład teraz zresetował scenę. Dodałbym do sceny takiego cuba na przykład, ustawię go tutaj, dodam drugiego cuba, ustawię go tutaj i te obiekty połączę takim constrainem. No więc możemy to szybko zobaczyć. Jeżeli dodam te obiekty do aktywnych, dodam do nich jeszcze jakiegoś plane'a, który będzie pasywny i połączę te obiekty za pomocą połączenia takiego jak point i wybiorę sobie centrum, to wtedy tutaj w centrum mam po prostu połączenie, nic nadzwyczajnego. Konfiguracja tego constraina jest bardzo prosta i bardzo podobna do tego, co widzieliśmy w modelu Rigid. Rigid, czy też Fixed, przepraszam, to jest dokładnie to samo. Po prostu różnią się działaniem, nic więcej. No i teraz, jeżeli takie obiekty upadną na plane, to widać, że odległości między nimi specjalnie się jakoś nie zmieniają. Ale to dlatego, że one są liczone od miejsca, gdzie występuje ten empty, do miejsca, gdzie jest przywiązany środek obiektu. Także jeżeli na przykład zbliżę tego emptego do jednego obiektu, ten obiekt zbliżę tutaj, to w tym momencie one są związane znacznie krótszą nitką. Ok? Nie wiem, czy to teraz dobrze pokazałem, coś mi tutaj nie gra, ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Weźmy sobie jeszcze, włączmy kolizję.
No i teraz przesuńmy podłogę tak, aby te obiekty miały szansę się jakoś rozdzielić. Zobaczcie, jak to działa. Widać, że one są teraz związane taką sztywną niteczką. Odległość od samego obiektu empty nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli teraz ten empty podniosę wyżej, to ta niteczka do każdego obiektu jest jakby dłuższa i one mogą się rozdzielić na znacznie większą odległość. Tak to działa. I oczywiście w pewnym momencie jeden obiekt ciągnie za drugi, w związku z tym ten, który zostaje na górze, o ten tutaj jest pociągnięty mocno. I to mam nadzieję, że widać. Spróbuję też z tej strony pokazać. Ciach, teraz został pociągnięty. No dobra, więc tak działa ten constraint i to chyba jest wszystko, co o nim można powiedzieć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.